Cześć, i pokażcie jak w prosty sposób, zainstalować i pobrać aplikację kwarantanna oraz jak się w niej poprawnie zarejestrować i zapisać. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, aby w tym przypadku zainstalować i pobrać aplikację kwarantanna? Początkowo musimy udać się do aplikacji sklep Play w naszym telefonie. Następnie wpisujemy słowo kwarantanna domowa, po czym szukamy oczywiście aplikacji kwarantanna domowa. Gdy już ją znajdziemy, to oczywiście rozpoczynamy instalowanie tej aplikacji i pobieranie jej na nasz telefon. Gdy nasza aplikacja się pobierze i zainstaluje, klikamy otwórz. Teraz musimy zezwolić aplikacji Kwarantana Domowa na uzyskanie dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia. Także w tym przypadku musimy wybrać opcję Zezwalaj podczas używania aplikacji, albo jeśli chcemy, to oczywiście Zezwalaj yy, zawsze. Także wybierzmy jedną z tych dwóch opcji i klikamy dalej. W tym momencie musimy wybrać język aplikacji, którym będziemy się aktualnie posługowali. W moim przypadku jest to oczywiście język polski, także wybieram język polski i klikam dalej w naszej aplikacji kwarantanna. W tym momencie musimy zapoznać się z takim krótkim regulaminem, czyli przeczytaj i zaakceptuj. Pierwszy punkt: aplikacja działa wyłącznie na terenie Polski. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin, politykę prywatności itd. Drugie: podaj swój numer telefonu. Trzecie: wprowadź czterocyfrowy e kod z SMS-a. W czwartym etapie mamy kolejne trzy kroki, czyli pierwsze i kolejne zadanie musimy wykonać na miejscu odbywania kwarantanny, czyli już musimy być w danym miejscu, gdzie ta kwarantanna będzie nas obowiązywała. No i w piątym etapie mamy zadanie: uruchom, zadanie potwierdzenie realizacji kwarantanny i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami do tego wszystkiego przejdziemy zaraz aktualnie tylko w tym momencie akceptujemy regulamin na dole i klikamy oczywiście przycisk dalej no i dobra przechodzimy do numeru naszego telefonu w tym momencie podajemy nasz numer telefonu i klikamy opcję dalej w momencie gdy wpiszemy swój numer telefonu otrzymamy SMS-a z kodem weryfikującym nasz numer telefonu który musimy aktualnie wpisać w kolejne opcji no i w tym momencie przepisujemy ten 4 cyfrowy pin który otrzymaliśmy właśnie jako SMS-a na nasz telefon, przepisujemy go do aplikacji. I oczywiście klikamy dalej. Gdybyśmy wpisali błędny kod, albo gdybyśmy tego kodu w ogóle nie dostali, to wybieramy opcję wyślij ponownie. W tym momencie musimy wybrać formę powiadomień, które będziemy otrzymywali. I mamy właściwie możliwość otrzymywania powiadomień za pomocą aplikacji, albo w tym przypadku powiedzmy za pomocą wiadomości SMS. Jeśli mamy pewność, że będziemy mieli dostęp do internetu, ciągły dostęp do internetu, No to oczywiście wydaje mi się, że pierwsza opcja będzie lepsza. Jeśli jednak wiecie, że tego dostępu do internetu ciągłego możecie nie mieć, no to oczywiście jak najbardziej opcja z SMS-em, bo wtedy niezależnie od tego, Tą wiadomość gdzieś tam otrzymacie, także ja w tym przypadku wybieram wiadomość SMS i klikam dalej. No i teraz, jak widzicie, aktualnie mamy nowe zdanie. No, i mamy potwierdzenie realizacji kwarantanny. Wykonaj to zadanie, aby potwierdzić, że odbywasz swoją kwarantannę domową zgodnie z wytycznymi. Czyli to jest zadanie na dzisiaj, które musimy zrobić. Także klikamy aktualnie to zadanie, które widzicie. No, i mamy kolejny komunikat. Potwierdzenie realizacji kwarantanny. Wykonaj to zadanie, aby potwierdzić, że odbywasz swoją domową kwarantannę zgodnie z wytycznymi. No, jak widzicie, aktualnie mamy komunikat: Zrób sobie zdjęcie w miejscu odbywania kwarantanny. Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczna twoja twarz. Także aktualnie wybramy opcję. Zrób zdjęcie. No i aktualnie oczywiście po kliknięciu tej opcji zasłonię niestety ekran, żeby nie było widać mojej twarzy. Ale zaraz po wykonaniu zdjęcia przejdziemy do kolejnego etapu. No i dobra, zdjęcie udało się zrobić. Aktualnie mamy taką miniaturkę tego zdjęcia widoczną na ekranie. Ją też aktualnie zamazałem, żeby nie było widać tego zdjęcia. Gdy mamy zdjęcie, no to po prostu wybieramy opcję wyślij. No jak widzicie aktualnie mamy kolejne zadanie wykonane, pierwsze to było nie opuszczaj miejsca kwarantanny, drugie zrób zdjęcie. No i teraz mamy komunikat, dziękujemy, naciśnij guzik zakończ, do zobaczenia przy kolejnych kontrolach. Także jeśli otrzymamy jakieś zadanie w tym przypadku aby po raz kolejny powiedzmy zrobić zdjęcie w domu e Bądź użyć swojej właśnie lokalizacji, właśnie z telefonu, no to po prostu będziemy musieli takie zdanie wykonać poprzez wchodzenie do aplikacji, tak jak widzieliście, wybranie zadania no i wykonanie jego tak, jak to było teraz. W tym przypadku musieliśmy udostępnić swoją lokalizację, no i po prostu zrobić zdjęcie. Gdy wszystko zrobimy, oczywiście bramy opcję zakończ, po czym nam się pojawi ekran z aktualnymi zdaniami. No i w tym momencie, jak widzicie, w tej chwili nie mamy żadnego nowego zadania, więc pewnie kolejne będzie możliwe, że jutro albo któregoś tam innego dnia. Na górze mamy jeszcze też czas, do którego odbywamy aktualnie kwarantannę. No i w sumie to byłoby tyle. Także jeśli ten film jest przydatny i zaoszczędziłeś dzięki niemu czas, to żeby moja praca nie poszła na marne, strzela łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można napisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!